Dzień dobry Państwu. W najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich Dziecko w wirtualnej szkole, czyli jak wygląda w praktyce właśnie ta szkoła wirtualna. Tutaj najwięcej kontrowersji budzi zdalnie nauczanie dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej. O tym właśnie piszemy w najnowszym wydaniu naszego tygodnika. Nie mogą nam niczego narzucać, mówi w rozmowie z Nowinami matka dorosłego, niepełnosprawnego syna. Przypominamy o dorocznej licytacji obrazu Darka Milińskiego. To już będzie 3 grudnia i pieniądze w ten sposób uzyskane zostaną przeznaczone na paczki dla dzieciaków z Puławnej. Przetrwali III Rzeszę i Komunę, czyli autochtonka wciąż mieszka z rodziną w domu, który wybudował przed wojną jej pradziadek. A to chyba faktycznie jest taka nieliczna historia, rzadka historia o tym, ażeby mieszkać w domu z taką bogatą rodzinną tradycją. Artyści w pandemii, jak się zmieniło ich życie, to kolejna publikacja. Niektórzy w ogóle musieli zmienić swój zawód, szukać gdzieś indziej pieniędzy, inni troszeczkę zmodyfikowali sposób funkcjonowania. O tym na stronie 8 i 9. Z kolei w nowinach turystycznych Kładka łączy Polaków i Czechów pomimo pandemii i ograniczenia ruchu turystycznego, czyli o niezwykłej kładce nad rzeczką, która włączy obydwa kraje. W nowinach historycznych sprawozdanie w tej sprawie załączamy, czyli kolejna część z akt Jeleniogórskiego Urzędu Bezpieczeństwa. I w tym tygodniu wspominamy też księdza Kubka, bo właśnie mija rocznica jego śmierci. Chcielibyśmy też zapowiedzieć, że ukazał się tomik felietonów księdza Kubka z roku 2017. Tak jak zapowiadaliśmy, ten tomik ukazał się staraniem Reginy Chrześcijańskiej i jej wydawnictwa Adrem. Za to szczególne słowa podziękowania i ten tomik jest już dostępny w sprzedaży. Tyle w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam do lektury Nowin Jeleniogórskich.